Czwartkowe popołudnie, godzina 17, klub Montownia w Starej Kopalni i blisko 200 młodych kobiet z dziećmi. Wydarzenie pod hasłem Zostań biznesmamą przyciągnęło wiele kobiet zainteresowanych połączeniem macierzyństwa z pracą zawodową, ale nie na pełen etat. Rozwiązaniem może być sklep internetowy. Jest to pierwsza impreza całego cyklu. Rozpoczynamy w tej chwili taki cykl w różnych miastach Polski. Zaczynamy od Wałbrzycha, od naszego lokalnego rynku, ponieważ też jesteśmy firmą z Wałbrzycha. I opowiemy podczas tych spotkań, jak właśnie w prosty sposób zostać biznesmamą, ale również biznestatą, bo jakby rozszerzamy ten zasięg także o tatusiów, którzy mogą skorzystać z tej inicjatywy. Jest to bardzo proste, ponieważ chcemy troszkę jakby odczarować ten mit własnego sklepu internetowego, pokazać, że wcale to nie jest takie trudne. Można to zrobić bardzo prosto i szybko. I tak naprawdę można zarządzać tym biznesem online, nie wychodząc z domu. Pokażemy, jak sprzedawać w sieci, jak prowadzić biznes online, nie rezygnując z rodziny, nie rezygnując z tego, co dla tych osób najważniejsze. No i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie taką inspiracją dla wielu osób i pokaże im, że faktycznie jest to dobry kierunek. Być może utwierdzi ich w tych pomysłach, które już zrodziły się, ponieważ ten event cieszy się dość dużym zainteresowaniem. No i liczę, że faktycznie będziemy mogli wspierać lokalnie przedsiębiorców, przyszłych przedsiębiorców, którzy postawią pierwsze kroki w biznesie online. No i będziemy trzymali kciuki, żeby te działania, które podejmą, faktycznie skończyły się sukcesem. Oprócz wiedzy, jak prowadzić własny biznes przez internet, zainteresowane panie mogły dowiedzieć się także, skąd wziąć środki na prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy tutaj takie wsparcie dla tych wszystkich kobiet, które chcą wrócić na rynek pracy. Mogą one w Urzędzie Pracy uzyskać dotacje, czyli te jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jak duża jest grupa docelowa, która może ubiegać się o tego typu pomoc? W tym roku będzie to około 150 osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. W różnym wieku mamy programy pomocowe dla osób do 30 roku życia, a także dla tych po 30 roku życia. A proszę mi powiedzieć, jakie trzeba spełniać wymagania, żeby z tej pomocy skorzystać? Podstawowym tutaj warunkiem jest oczywiście bycie osobą bezrobotną, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu. Oczywiście taka dotacja jest jednorazowa, więc osoby, które już kiedykolwiek otrzymały takie wsparcie od naszego urzędu, no to ponownie ubiegać się nie mogą o takie wsparcie. No i to są takie najważniejsze dwa warunki. Ponieważ spotkanie głównie przeznaczone było dla mam, organizatorzy zadbali także o pociechy. Przygotowany został specjalny kącik, w którym zarówno młodsze, jak i starsze dzieci mogły przyjemnie spędzić czas pod okiem profesjonalnych animatorów. W tym samym czasie mamy i paru panów również mogli zdobyć wiedzę, jak polepszyć swoją sytuację na rynku pracy. Tutaj chcemy pokazać, że bycie mamą tak naprawdę może powiązać i kwestie pracy, tak? Bo są mamy, które nie są w stanie powiązać swojej pracy łącznie z wychowywaniem dziecka. Taki element pracy, taka forma pracy jak biznes internetowy jak najbardziej coś takiego umożliwia. Wtedy mama może poświęcać pomiędzy swoimi obowiązkami czas na to, aby tak naprawdę jeszcze dodatkowo pracować. Czyli siedzi w domu, zajmuje się swoim dzieckiem, wykonuje swoje dotychczasowe obowiązki, jeszcze dodatkowo pracuje, jest królową biznesu. Jeśli ktoś nie mógł dzisiaj z nami być, to jak najbardziej odsyłam do naszego wydarzenia na Facebooku. Tutaj jak najbardziej po zakończonej tej akcji dzisiejszej będziemy prowadzili kampanię, będziemy odpowiadać na pytania. Można ewentualnie jeszcze tutaj uzyskać od nas odpowiedzi na jakieś właśnie pytania związane z e-biznesem. Czyli możemy Państwa znaleźć pod adresem, proszę wymienić tą grupę facebookową, czyli fanpage'a i adres strony internetową, dobrze? Także tutaj znajdą nas Państwo na naszym fanpage'u na Facebooku, jak zostać mamą. Tutaj będą dodawane wydarzenia, zostań e-biznes mamą. A my jako firma znajdujemy się pod adresem www.redcard.pl. Podczas spotkania swoimi doświadczeniami dzielili się również właściciele sklepów internetowych oraz mamy, które już prowadzą własny biznes.